Witam was bardzo serdecznie, ja jestem znowu Igor. No i dzisiaj wam pokażę glitcha na kolor matowy i perłowy. Tak więc zaczynajmy, żeby było taki efekt. O, taki efekt żeby był. O, albo taki. Tak więc ja wezmę sobie auto. Obojętnie jakie, ja nie będę tam robił cięcia, bo to szybko się jedzie. A ja mam dom w tym najlepszym budynku, więc. Już wam to pokażę. Czekajcie. No to tak, żeby... Czekajcie, tylko dojadę, tam mi wam wszystko wytłumaczę. Cięcia nie trzeba robić nawet. Dobra. I teraz robimy takie coś. Idziemy do lakierowanie. Kolor podstawowy. Dajecie matowy. I dajecie czarny. Czarny, musi być czarny. Jak macie kolor dodatkowy, dajecie też dodatkowy, matowy i tak samo czarny. Ja już mam. I dajecie potem lakierowanie, kolor podstawowy, metaliczny. I dajecie B, nie zakładacie go. Wchodzicie w tablicę rejestracyjną. I zmieniacie na jakąś tablicę, żeby nie było tej pierwszej, nie? Potem wchodzicie w lakierowanie i macie perły. Proste, nie? I patrzcie. O. I macie perłowy. No i ja sobie jeszcze dojadę szybko. Mam nadzieję, że będzie 5 łapek pod tym filmem, bo... Bardzo bym chciał. Działa to na wszystkich platformach, więc... Bardzo łatwy glitch. Bug, nie wiem jak to... Tam, jak to chce. Mi się bardzo podoba taki kolor. Działa to na wszystkich platformach, jak już mówiłem. Ja to robię na Xboxie One. Xboxie 360. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra. No jak widzicie, mam tak zrobione. No, tak więc, że to by było na tyle. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że zostawicie 5 łapek pod tym filmem. Siema.